Witajcie na moim kanale YouTube. Na sam początek chciałbym się przywitać, podziękować za kliknięcie w film i zaprosić do wspólnej wymiany zdań na temat według mnie najlepszej modyfikacji do serii gier Stalker. Z racji tego, że jest to mój pierwszy film, musicie wybaczyć za drobne niedociągnięcia, ale zapewniam, że każdy następny będzie naprawdę dużo lepszy. Zacznijmy od początku. Stalker Anomalii to modyfikacja bazująca na silniku ostatniej części, czyli ze Prypeci. Od dłuższego czasu jest ona dostępna jako samodzielny dodatek, co oznacza, że nie jest wymagane posiadanie podstawki. Pobrać ją można z serwisu ModDB, do którego link umieszczę w opisie. Następnie grę instalujemy i od razu możemy cieszyć się bazową wersją. Chociaż w późniejszym czasie bardzo chętnie zajmę się kwestią addonów, czyli dodatkowej zawartości znacząco ulepszającej zarówno dostępne bronie, zestawy animacji dla naszej postaci, często również stosowane są rozmaite utrudniacze rozgrywki, które jednocześnie niesamowicie zwiększają imersywność, takie jak uszkodzenia konkretnej partii ciała po otrzymaniu trafienia i wiele, wiele więcej. Teraz chciałbym się zająć moją przygodą, opowiedzieć trochę co mnie urzekło i skłoniło do kilkukrotnego przejścia dostępnych elementów fabularnych. Nie chcę też opowiadać wszystkiego, ponieważ temat anomalii na moim kanale chciałbym rozwinąć do co najmniej kilku materiałów ze względu na wielkość i złożoność modyfikacji. Jako że czarnobylska strefa zagrożenia nie jest mi obca od samego początku, niesamowicie spodobał mi się fakt, że mamy tutaj dostęp do wszystkich terenów połączonych w formie jednej mapy. Odwiedzić możemy zarówno wioskę kotów w Kordonie, jak i Skadowsk, znany głównie z ostatniej części. Bardzo miłym dodatkiem jest również dodanie kilku innych lokacji, takich jak Łąka oraz Wąwóz, który ostatni raz zwiedzałem w modyfikacji Lost, ładnych parę lat temu. Podczas zwiedzania bardzo przydatny staje się system Alive, czyli projekt twórców modyfikacji, który w założeniu ma zadbać o to, by zona stała się żywym organizmem. Co chwilę przechodząc od jednej lokacji do drugiej, zobaczyć możemy ciekawe zdarzenia, które w zależności od naszej przynależności do określonej frakcji, bądź po prostu od szczęścia, będą nam ułatwiać lub utrudniać przygodę. Czasami garstka mutantów postanowi zmienić legowisko na miejsce, przez które przechodziliśmy setki razy, więc pewnie odwiedzimy je ze śrubą i detektorem w ręku. Może żołnierze monolitu oddalą się od elektrowni za daleko, albo to zwykli stalkerzy zapuszczą się na poszukiwanie artefaktów gdzieś daleko do czerwonego lasu. Nieważne co się stanie, każda przygoda w czarnobylskiej strefie wykluczenia wydaje się ciekawsza i pełna niespodziewanych sytuacji. Wróćmy teraz do zwykłych stalkerów. Niestety podczas ogrywania podstawki non-stop towarzyszyło mi uczucie tego, że poza kilkoma postaciami fabularnymi w większości czasu mamy do czynienia ze zwykłymi NPC. Sztucznie zaprogramowaną inteligencją, która stara się udawać, że coś w tej zonie robi. Czasem dojdzie do wymiany ognia między frakcjami, czasem żołnierza powinności złapie pijawka itd. itd. W Anomalii może trochę za bardzo dałem się złapać na wysyłane przez innych stalkerów wiadomości w PDA, ale zapełniło to troszkę moją pustkę, którą odczuwałem w czasie przemieszczania się z punktu A do punktu B. Mógłbym też wspomnieć o systemie towarzyszy, ale moje personalne odczucia przedstawię w punktach. 1. Szukaj 30 minut kogoś, kogo możesz zwerbować. 2. Pobaw się systemem komend. 3. Zapomnij. Porozmawiajmy teraz chwilę o tym, co udało się osiągnąć wprowadzając to wszystko. Stalker Anomalii to coś, co powinno ukazać się jako ostatnia odsłona uwielbianej przez nas wszystkich trylogii. Nie obliżając ze w Prypeci, bo do premiery omawianej aktualnie modyfikacji był to mój ulubiony stalker. Dostajemy niesamowity klimat bazowego produktu, który połączony z usprawnieniami daje nam coś, czego fani długo nie zapomną. Wieczorna wyprawa z karabinem wyborowym w ręku dawno nie była tak satysfakcjonująca. Oczywiście można powiedzieć, że mechanika na przykład wycierania maski z deszczu mocno inspirowana jest serią Metro. Aczkolwiek tutaj doskonale pasuje i pozwala się wczuć jeszcze bardziej w przedstawiony świat. W materiale nie ukazało się omówienie mechaniki pozwalającej na wybór tego, kim zagramy, ponieważ wydaje mi się on zbędny. Mogę tylko powiedzieć, że każda ścieżka, zaczynając od wolnego stalkera, przechodząc przez ekologa, powinność, wolność, aż do wojska i monolitu, posiada własną historię, zadania, których możemy, ale nie musimy się trzymać. Pełna wolność w eksploracji mapy, stylu gry i przynależności to świetne dopełnienie, które na pewno umili nam dziesiątki godzin, jeśli tak jak ja czekacie na każdy materiał promocyjny ze zbliżającego się Stalkera 2. W tym momencie chciałbym zakończyć ten pierwszy materiał.
Bardzo dziękuję za dotrwanie do końca. Gorąco zapraszam do polubienia filmu oraz subskrypcji mojego kanału, ponieważ postaram się tutaj co jakiś czas wrzucić materiał. Chętnie odpowiem też na wasze komentarze. Udanego polowania, stalkerzy.